Jaho, witam wszystkich. Isayuki z tej strony, gramy dalej. Jaho, Isayuki z tej strony, gramy dalej w God of War. Ragnarok. Ragnarok się skończył. Ojej, smoka widać. Smoka tego Siegfrieda. Co się pojawiło na mapie nowego? Czy pojawiło się coś nowego? Ja wciąż się pytam, jak się dostać tutaj w ogóle. Do Gaju Sanktuarium. O, a to co? O, szczątki Asgardu. Wokół jeziora wciąż widać ślady węża świata. Ale widzieliśmy, jak zniknął podczas Ragnaroku. To musi oznaczać, że legenda mówiła prawdę. Cios otrzymany od Thora cofnął Jormunganda w czasie. To młodszy Jormi, świeżo przybyły z Jotunheimu. Dopiero stanie się wężem, jakiego znamy. Przy naszym pierwszym spotkaniu powiedziałeś, że poznaje Atreusa. Może widzieli się w Jotunheimie? Może tak, bracie. Trzeba będzie spytać chłopaka, jak się z nim spotkamy. No, dokładnie tak. Wiem, że mówiłam, że zaczniemy może od spotkania z Brokiem, ale chciałabym zobaczyć te szczątki Asgardu. A tu chcę zobaczyć, czy są opcje dialogowe, dlatego wsiadamy. Mimirze, chciałam cię o coś spytać. Hildisfini powiedział mi, że załatwiłeś wsparcie armii Hel. Ale nie chciał zdradzić szczegółów negocjacji z Hresberg. A, tak. Właściwie to rozumiem, dlaczego nie chciał więcej mówić. Nie wiedział, czy przetrwamy bitwę. Mimirze, co dokładnie obiecałeś tej orlicy? O, nic szczególnie strasznego. Ona po prostu chciałaby już ustąpić. Ustąpić? Orlica Hel chce ustąpić? Właśnie tak. Tylko nie pytajcie mnie, co zamierza robić z wolnym czasem. Podejrzewam, że nie ma pocieszającej odpowiedzi. Może to w ogóle zrobić? Przestać być Hel? Na to wygląda. Potrzebuje tylko następcy. Kogoś, kto przejmie pałeczkę i sam stanie się Hel. Raczej nikt nie będzie się palił, by ją zastąpić. Ano. Okropna pogoda, praca non-stop i do tego świadomość, że chwila nieuwagi może pogrążyć światy w chaosie. Albo nawet sprowadzić coś jeszcze gorszego. Ale gdyby odeszła, nie mając następcy... Byłby totalny chaos. Cóż, mogła mnie pytać. A kto się zgodził na bycie, że tak powiem, następcą? O tym, jak się tu wchodziło. Ta jaskinia jest świetna. Widzicie? Dobra, musimy gdzieś znaleźć ten. Freyjo, jesteś zamyślona. O czym myślisz? O mieczu Freyra. Dobrze, że go odzyskał. Odin go ukradł? Niezupełnie. Nie dało się go ukraść. Można było go tylko dostać. Freyr zlecił jego wykucie, gdy był bardzo młody. Miecz otrzymał własne uczucia i intencje. Przez wieki Freyr zarzekał się, że odłoży go tylko na łożu śmierci. Albo gdy spotka miłość swojego życia. Bo widzisz, i on, i miecz byli romantykami. No logiczne. Dobra, gdzie jest to wyjście na górę? Nie było nam za dużo dane tu biegać w tym, więc... Ach, tutaj. Trochę szkoda, że Freyr musiał zginąć. I to jeszcze z ręki Ragnaroka. Jak to oni odmieniają? Będę tak kontynuować, bo nie wiem, czy to jest poprawne, czy nie, więc zostanę przy tym. Z ręki Ragnaroka, z jego... tego... miecza właściwie. Taka trochę... głupio wprowadzona śmierć w tej grze, moim zdaniem. Do tej pory Ragnarok tam walczył w innych miejscach, a nagle BOOM! Musiał się wbić do nich. Taka trochę wymuszona... dobra, może nie głupia. Wymuszona. Zbędna. To są szczątki Asgardu, czyli po prostu walki. Opowiedz mi o swojej ojczyźnie. Była żądna krwi i okrutna. Podobnie jak tutejsze krainy. Ale cieplejsza. No. Dobra, chodźmy. Waszego pana już nie ma. Szkoda.
że Atreusa już z nami nie ma. Skoro tego chcesz. Ale... Tak jest, ale... Cieszę się, że zrobiliśmy tyle rzeczy z Atreusem wcześniej. Że nie zostawiłam za dużo na koniec. Dlaczego? Mamy go. Piękne stworzenie. Jest szansa, że wymrą. To wy chcecie też manto dostać? A co on się taki zrobił? No, nawet tych silnych przeciwników tu wybrali, trzeba przyznać. Muzyki włączyli też, fajne. Ten go znowu leczy. Tamtego też wyleczył? Bo na to wygląda. Chyba, że był jeszcze jeden. Chodził tutaj jeden luzem? Przeszkadzacie. Te szczątki Asgardu to... coś do zebrania będzie? Czy oni są jako szczątki Asgardu liczeni? Ach, to! Jeżeli tych fragmentów Asgardu jest więcej, Einherjerzy będą nadal naprzykrzać się światem. Tylko jeśli nic nie zrobimy. Jeżeli nie znikną, światy nigdy się nie uleczą. Dużo ich jeszcze? Możemy się dowiedzieć. Oczyszczone szczątki, jedne z 10. Okej, rozkazy. Zbierzcie żołnierzy i zgłoście się do Tygla w Muspelheimie. Tam znajduje się mój obóz, w którym czekam na wasze przybycie, królowa. Dobrze. Czyli co, trzeba by ich najpierw rozwalić, a później iść na królową? Czuję, że to może być dobry wybór. Zakładam, że tam dalej nie ma drzwi, które można by użyć jako przejście. Dobra. Teraz tak. Midgard mamy wciąż zrobiony. Właśnie na grobko. Właśnie. Tu się chcę dostać, tylko jak? Czy stąd się tam dostanę? Możemy spróbować. Czy tam jest przejście? Jak my się tam dostaliśmy poprzednio? Frejo, wspomniałaś o mieczu brata. Jak Odyn go zdobył? Ja odpowiem. Odyn przebrał się za najpiękniejszą istotę, jaką Freyr kiedykolwiek widział. I to właśnie pozbawiło Freyra miecza? Oj, to żenująco szybko. Cieszę się, że Freyr jednak go odzyskał. Ja też. Mój mały głuptas. No nie? Żenująco szybko. Odyn przebrał się za najpiękniejszą istotę, jaką widział Freyr. No po prostu niesamowite. Ognisko! Dobra, ale... Możesz opowiedzieć historię, jeśli chcesz. Czyżby moje gadanie było lepsze od ciszy? Nareszcie. Wzruszyłem się. Właściwie to przypomniała mi się ostatnio pewna historia. To opowieść z moich wczesnych lat, kiedy dni mijały mi głównie na obserwowaniu śmiertelników w naszym lesie. Pewnego lata miejscowy ziemianin, słynący z ekscentrycznych zwyczajów, zamknął się w leśnej posiadłości z grupką krewnych i popleczników. Odizolowali się od świata, by dostąpić oświecenia za sprawą nauk i dyscypliny. Przysięgli, że póki nie zostaną mędrcami, będą unikać wszystkiego, co może rozpraszać. Na przykład? No, kobiet, trunków, głównie kobiet. I łatwo przewidzieć, atmosfera szybko się popsuła. Nadeszła jesień, nastroje napięte, a mądrość nadal nie chciała zstąpić. Pewnego dnia obserwowałem pana na włościach i jego brata na polowaniu. Nad brzegiem rzeki spotkali damę, równie piękną jak te, które znali w przeszłości. Poprosiła ich o pomoc,
chciała przekroczyć rzekę, ale bała się, że porwie ją nurt. Pan nie wahał się ani chwili. Posadził ją sobie na ramionach, przeniósł przez brud, postawił, uchylił kapelusza i ruszył przez wodę z powrotem do brata. A ten stał jak wryty. Nie mógł wydusić ani słowa. Dzień płynął dalej, pan polował w najlepsze, a brat po cichu zgrzytał zębami z wściekłości. W końcu nie wytrzymał. Bracie, krzyknął, jak mogłeś to zrobić po tylu miesiącach poświęceń? Jak mogłeś złamać przysięgę, jakby nic nie znaczyła? Poniosłeś tę pannę na grzbiecie jak kut szetlandzki. Pan tylko się uśmiechnął. Bracie, zostawiłem ją na drugim brzegu rzeki. To ty nadal ją niesiesz. O, zaśmiałeś się. Zaskakujesz mnie dziś. Chyba przez przypadek znaleźliśmy drugie szczątki. Szukam przejścia albo do domu, albo tam do tego. Nie wiem, jak się tam dostać wciąż. No cóż, znajdziemy. O! A co, będziemy oszczędzać energię, jak i tyle mamy. A na razie mogą tam skakać. Nie wsiadaj na robaczka. Ostrożnie, bracie! Dostałeś tu zroster! No i możemy się za chwilę dostać jeszcze bardziej. Ten jest najsilniejszy, więc... Może od niego zacznę. O, ale ci przywalił. Wrednie. Nie rozumiem, dlaczego wciąż walczą. Nie czują, że Odin nie żyje? To żołnierze. Zawsze będą mu wierni. Czy będzie żył, czy nie, to kwestia honoru. Tak, będą wypełniać jego rozkazy i dręczyć światy w jego imieniu. To już nie potrwa długo. Okej, 2 z 10, a nie wypadł tu nigdzie żaden rozkaz? Chyba nie. Oni się zabarykadowali po prostu, tak? Dobra, to tu już mamy wszystko. Czyli a propos rzeczy, których nie mogłam znaleźć. Mogę teoretycznie założyć, gdzie są rzeczy, których nie ma. Właśnie, tak jak tutaj, że tu będzie nagrobek, chociaż tu już jest zaznaczonym. Czy ten nagrobek jest ostatnią rzeczą, której potrzebuję? Nie, w Gaju jeszcze można coś znaleźć, ale jak się przechodzi do Gaju? Od nas? Już nie pamiętam. Dobra, chodźmy na tego berserka. Ciężko jest mi ten... będzie tutaj powycinać rzeczy, w sensie drogę, bo oni bez przerwy rozmawiają, co jest świetne, bo ja bardzo lubię, jak rozmawiają. Tylko przez to będzie ciężej powycinać drogę. Albo szukanie czegoś. Gdy Jormungand zaatakował Thora w Asgardzie, zdawał się wściekły, ale przecież nie mogli się już wcześniej spotkać, prawda? Głowiłem się nad tym i mam teorię. Chłopak spędził trochę czasu w Jotunheimie, ucząc się magii dusz. Może ma to związek z wężem. Czyli Atreus umieścił w nim duszę innego giganta? Kogoś, kto już pałał nienawiścią do Thora? Właśnie! Choć to nie zawęża nam kręgu podejrzanych. Ciekawe, czy po takim szmacie czasu Jormi w ogóle pamięta, kim kiedyś był. Dobre pytanie. Jormi. No, ale poznaliśmy wężyka w formie malutkiego wężyka. I jakby nie było. No dobrze. Frejo, ruszamy do twojego byłego obozu. Jakoś tędy? Nigdy nie pamiętam, którędy.
To jest ten nagrobek, ten rozwalony? Oj, niepotrzebnie pozbierałam. Nie możemy go użyć? A może trzeba tu... A może trzeba go przebudzić? Myślicie, że można go przebudzić tym zaklęciem? Spróbujemy, chociaż nie wiem, czy to... Czy to jest... dobre posunięcie. Nie obudził się. To jak się robi tutaj? Bo trzeba go zrobić, tylko pytanie jak. Może to jest ten, do którego się wraca, jak się już pokona wszystkich? Tak też może być. W takim razie... spróbuję wrócić do domu Frey. Jak coś będą rozmawiać, to wam pokażę. Dobra, najpierw wróciliśmy do domu, zobaczyć co jak, a widzę, że Freya nie wchodzi z nami. Widzę, że tam się coś świeci. Chcę się tylko rozejrzeć, czy jest tu coś jeszcze. Dobra, sprawdźmy. Co to jest? Pamiątki z podróży Atreusa. Co z nimi zrobisz? Dodam do naszych. Jego opowieść to nasza opowieść. Masz rację, bracie. Czyli co, zdarza mu się tu wracać do domu? Może zdarza im się spotykać tutaj czasami. Jak miło poczekała na nas. Teraz tak, tu jest ta rozpadlina, do której nigdy nas nie przepuszczają. To musi też... Chociaż ciekawe, czy Freya wie, że tu walczyliśmy z nimi, że to jest dziura zrobiona przez niego. Możemy jechać tam. Zablokowali te drzwi, koniec. Taka wielka brama. Nech. O, zostawiliśmy otwartą. A bo psiaki już czekają, one po prostu wyszły. Możemy się przejść tutaj dookoła. Dziki las. Górny dziki las. Dolny dziki las. One nie mają nic, najwidoczniej co można więcej odkryć. Trochę szkoda. Nagrobek i coś po prostu nieodkryte. Zastanawiam się, tu chyba nie ma jako tako przejścia na końcu do Frey, no nie? Jakby pójść w tamtym kierunku. Już nam nieraz się tu trafiło. Pewnie teraz krzyczycie, że nie, tu przecież droga jest prosta, albo pewnie już nią szłaś. Bardzo możliwe, po prostu nie pamiętam. Ładnie, tu jak zwykle. Możemy się tu troszkę poprzechodzić. Powspominać. Ten miś tutaj dalej jest? No. Chciałam zobaczyć, czy będzie jakaś opcja dialogowa na to. Tutaj jak raz biegliśmy, to zrobiliśmy takie ładne kółko. Fajne to było. Oj, tędy się nie przejdziemy. Freyo, dlaczego Hildisfini nie zmarł z wyziębienia w Helheimie? Odporność Jofurów. Dzikołaczych wojowników z Vanaheimu potrafią zarówno rządzić krajem, jak i siać zniszczenie w walce. Więc mogą przybierać jakąkolwiek postać? Jasne. Zakładając, że jedną z tych postaci jest człowiek, a drugą dzik. No cóż, dobra. Widzimy się u Frey w takim razie, w sensie u niej w jej starym domu, chyba że coś wcześniej będą mówić. Postanowiłam wrócić do domu Sindariego. W końcu gra mówiła, żeby odwiedzić Drata Toska. Może on nam pomoże dostać się do domu. Jej cztery. Szef prosi na słówko. Tak, ty baranie. Tutaj.
Tak, ty baranie. Odzyskałem twoje dzieci. I w końcu cała moja rodzinka jest w komplecie. Witaj, Ratatosku. Witaj, panie Kratosie. Uczyniłeś dla tych światów coś, co moim skromnym zdaniem graniczyło z cudem. Możesz być pewny, że pan Brok pękałby teraz z dumy. Choć wyraziłby to garścią swoich ulubionych wulgaryzmów i dyrdymałów. Ach, jakże mi go brakuje. Tak, mnie też. Wydarzyło się jednak coś ciekawego, o czym powinieneś wiedzieć. Wybuch Asgardu zatrząsł drzewem świata aż po korzenie, strącając przy okazji sporo nasion światów. Pomyślałem, że wam się przydadzą. Dziękuję, że uchroniliście mnie od śmierci przez spalenie. Nie ma za co. Ojej. Abstrahując od tego wszystkiego, potrzebujecie czegoś jeszcze? Maleństwa tak szybko dorastają, aż łezka się w oku kręci. Jak tam sobie radzą? Chyba w końcu powoli zaczynają widzieć we mnie ojca, a nie przystawkę. Sądzę, że jeden albo dwa z nich potrafią nawet powiedzieć moje imię, a raczej je wyskrzeczeć. To brzmi jak RAAAAAT! Tak więc sam widzisz. Pewnie trudno jest być rodzicem. Raz bywa lepiej, raz gorzej, ale jestem przekonany, że po kilku stuleciach w końcu się do mnie przekonają. Nie ma pośpiechu. Małymi kroczkami do celu. Pan Kratos dobrze wie, o czym mówię. Nie. Wie, o czym mówię? Oj tak. Zapraszam ponownie. Wie, o czym mówię? Oj tak. Teraz zabierzemy sobie te nasionka. Chciałam tylko zobaczyć, czy urosło cokolwiek, ale nie urosło. No, może za kilkaset lat. Pytanie, czy możemy wejść do domu? We wszystkich 9 światach zapewniają one szybki dostęp do nowych, niezbadanych obszarów. Czyli takich jak Gai, Sanktuarium. Dobra, te od pół roku są. Chyba słychać Lundę? Tak, Lunda jest, ale... Taj, Kratosie! Ma dla nas zadanie. Miło, że zbierasz nasze łupy. Dzięki. O co chodzi? Nie, nic takiego, po prostu... Nie wiem, czy słyszałeś, ale... Będziemy żegnać Broka w Svartalfheimie. Pogrzeb? Aha. Zbiórka w tawernie Reba w Nidavellirze. Przybędziemy. O, to w ten sposób się zadanie brało. Pogrzeb wikinga. Fajnie. Pójdziemy, na pewno pójdziemy. Teraz tutaj coś jeszcze się pojawia, a nie mogę przeklikać. Nie pojawiło się. Freya? Gdzie ona jest? Patrzcie, drzwi są otwarte tam do pokoju do Sindriego. Ale wejść się nie da, co? I pomyśleć, że Odyn się tutaj panoszył. Jak u siebie. Jak na kogoś, kto miał dostęp do naszych planów przez cały czas i jeszcze wpływ na nie duży, słabo to rozegrał. Pamiątki. Czy to już zawsze będzie pokój Atreusa? Mimirze, spełniłem swoją rolę. Atreus jest gotowy? Chłopak przetrwał cholerny Ragnarok. Jak na moje, to bardziej gotowy nie będzie. Potrafi walczyć, ale kochasz? Bracie? Angrboda. Czy on... A, cóż. Być może w pewnych kwestiach mogłem być odrobinę bardziej otwarty. Ale nauczyłem go, ile mogłem. Nauczyłeś go, jak zalecać się do kobiety? Powiedziałem mu to, co sam powinienem był kiedyś usłyszeć. Powiedziałeś mu, jak zalecać się do kobiety? Świetne. A nie ma ktoś takiej instrukcji, ale względem mężczyzn? Nie pogardzę. Piękny ten ogródek jest. Ojej, tutaj... Ojej, ktoś tutaj...
Czeka, czy to tutaj zawsze było? A ja dopiero teraz zauważyłam, nie wierzę. Ciekawe, czy Sindri kiedyś wróci. Czy po tym, co tu zaszło, mógłby czuć się tu jak w domu. Nie sądziłem, że zatęsknię za ich przekomarzaniem. Ale bez tych dwóch to nie to samo, co? Zajmiemy się domem, póki nie wróci. Dokładnie tak, ale... Wyobrażacie sobie wrócić do miejsca, gdzie najbliższa wam osoba została zabita zaraz przed waszymi oczami? Patrzcie, ile tu jest płatków na podłodze, ale widzę, że Freya dba o kwiaty, o rośliny. Czarowała tam też coś. Ha. Może za kilkaset lat wróci. Zakładam, że czas dla nas jest tutaj takim częściowo względnym pojęciem. No chyba jednak nie ma dodatkowej opcji dialogowej. Co ta kropka tam robiła? No widzicie, jest. Ech. Zaraz zobaczymy, gdzie nas poślą nasionka, co nam otworzą. O, Midgard. Można już podróżować do tego świata. Wpadł nam Jotunheim. Tak, możemy jechać wreszcie do Jotunheimu. Tutaj mamy pogrzeb. Wszędzie indziej możemy się udać, poza Asgardem, który został zniszczony. Widzicie, w pięciu tych mrugają nowe rzeczy. Musiały odkryć się nowe przejścia. Są nowe. Jak widać, tak są zaznaczone. Bardzo fajnie, że tak są zaznaczone. Nilfheim. O! Wypuścili nas tutaj wreszcie. I Midgard. Tak. Dzięki, odkryli nam przejście do Gaju. Bo jeszcze trochę, a zaczęłabym go już tak totalnie wszędzie szukać. Aha, bo to mam zaznaczone na mapie, prawda? Chyba tak. Jotunheim będzie dla nas nowy. W sensie dla Kratosa. Ale patrzcie, mega. Może spotkamy się z Fenem i Angrbodą? Tu jest ręka jakiegoś giganta na pewno. No tak, Dolina Poległych. To może zakończymy odcinek pogrzebem wikinga. Myślę, że warto się tu udać. Tu nam jeszcze odkryli, widzę, bramę. Możemy się udać do niej, zobaczyć, co tam się dzieje i udać się na pogrzeb, bo chyba mieliśmy tu małe cięcie. Trzeba się już pożegnać z bratem. W którym miejscu nas to wypuściło? A, tutaj. Tylko co my tu mamy do zrobienia? Szczątki Asgardu i pogrzeb wikinga. No dobra. Widzę raz, dwa... Wszystkie trzy. Dobrze, to wiecie co? Zróbmy jedne z nich. No tak, zapomniałam, że jak włączymy mapę, to się już nie pokazuje, co gdzie jest. Ale jedne były tam chyba, więc najbliżej się dostać stąd. Te przejścia między światami są wspaniałe. Super to ktoś wymyślił. Kolega zawsze ma tutaj dla nas kryształy, ale w tę stronę nam pasuje się udać. Właściwie zakładam niedaleko tego. Berserka. Jakby co? Chciałabym się odwrócić, zobaczyć jak Freya tu idzie, ale no nie dadzą. Jak się tu odwrócę, to ona już wyjdzie. A nie, jeszcze szła. Fajnie. Dobra, tu gdzieś do góry. Tutaj.
No i to wiadro tu zawsze tak spada, bo tam szczur zrzucił, tutaj jest drugi, który zrzuca. A tego wiadra to nie wiem, kto popchnął. Patrzcie, jak się zabezpieczyli. No dobrze, to co, trzeba się dostać jakoś na drugą stronę. Dawno nie przechodziłam tędy tak, żeby się dostać zupełnie z powrotem. Oj, bo tu zrobię kółko. Tutaj. Spójrz, tam. Fajną łunę roztaczają, trzeba im przyznać. No, co, nie mogę... przejść? Trzeba znowu pootwierać wszystko, żeby móc przejść. No dobra, jakoś to trzeba wymyślać. Tak w ogóle tam nie chodziliśmy, że już nawet nie pamiętam, jak się tam idzie. Dobra, w coś się tu strzelało. Zamrażało się wodę. O, może tędy po prostu. A tam nas nie wpuszczą teraz. Zamarzało się na pewno. Przestawiało się też to. Stary, skąd się ciebie przestawia? No to pamiętam, że miało tutaj te swoje... O, jak się przekręcił przez ten, tylko... Ja bym się chciała udać w tym kierunku. Oj. Może też nam nie pozwolą skoczyć tam. Trochę nie pamiętam, jak się to na dół zrzucało. Tyle już czasu minęło, odkąd tu byliśmy. Zupełnie nie pamiętam. To robi tam przejście dookoła, to spoko. Dlaczego nie ma tu nigdzie takiego dużego zjazdu na dół, na linię na przykład, czy coś? No bo to musimy się chyba jakoś z tej strony tam móc dostać. Przypuszczam. Tam. No to wygląda jak droga, którą wciąż można użyć, tylko... Działaj. Jak ty się tam na dole odblokowuje, czy coś, czy co? Weź sobie tutaj teraz przypomnij, jak to szło. Świetne, co? Do tej złotej skrzynki tam. Nie wiem, czy to nas bardzo ratuje. Chyba woda płynąca tak czy inaczej w tamtym kierunku była nam bardziej na rękę. Z tej strony nie pociągnę. Dobra. O, a właściwie to... Teraz jak na to patrzę, to nie wiem, czy rzeczywiście możemy coś z tej strony zrobić. Nie otwarły się tu żadne drzwi. Tu się powinno otworzyć jakieś drzwi. Ale ten dźwig jest ogromny. On jest tak zaznaczony na mapie. Stamtąd też nie prowadzi żadna lina w dół. Przynajmniej na razie.
Może jest tam takie przejście zrobione. Tylko żeby nam gra na przykład pozwoliła się na to jakoś wejść z powrotem. Bo widzicie, tam jest ten otwór, na który można wejść, co by tam wejść, ale z jakiegoś powodu Kratos nie chce go namierzyć. O, teraz chciał. Ale Freya z nami nie idzie, więc... To nie brzmi jak wyjście. Gdzie ona jest? Tak w ogóle? Zupełnie kobiety nie widać. Myślałam, że może tu będzie jakieś przejście, zejście czy coś. Poza tym, że jest otwór, trochę kamieni. Nie widzę Frey. Myślę, że mogliśmy się tam złapać po drodze. A tam to już jest wyżej, więc w sumie... Atreus na nas czekała, Freya. Myślałam, że stąd będzie jakieś przejście, ale widzę, nie ma. Poza tym tu. O, jest Freya. Okej, to ja pozwólcie jeszcze tylko znajdę przejście i możemy lecieć robić robotę tam. Dobra, po krótkiej bieganinie znalazłam, o co chodzi. No. Tak. Chodź, Freya, idziemy. Nice. Zrobili to trochę tak, jakby można było tu kiedyś może coś robić. Już nawet zapomniałam, że tu były rzeczy do... odnalezienia. Rama. Ale to stosunkowo późno w grze to było do zrobienia, żeby nie było, bo to po odnalezieniu dopiero, wiecie, włóczni. Ale liczy się, tak? Udało się. Ostrożnie, bracie! Dostałeś Bifrostem! To boją się zejść na dół? A tu jest gość na dole, dobra. A! No jaki unik? Jedna rzecz, którą chciałam zrobić przy was. Umiejętności Freyi. Przecież trzeba naprawić. Kiedy Kratos odrzuca wrogów w tył, nad Freją pojawia się kwadrat, elegancko. Dystansowe ataki mają specjalne efekty, dodatkowa runiczna strzała. Magia Vanów. Freya może przywoływać pnącza, które wyciągają z ziemi wielki głaz. I pnącza Freyi mogą chwytać słabszych wrogów i ciskać nimi przez pole bitwy. Plus jeszcze tutaj mamy jedno, a na to nas najwidoczniej nie stać. Runiczne strzały zadają znacznie zwiększone obrażenia od efektów. Musimy troszkę nabić jej umiejętności i możemy lecieć. Co do chyba ataków, to Frey mam zrobione na full, jakby nie były, więc... No uciekł, co? Dobra, nie będziemy się cofać. Freya tam walczy, zaciekłe też. Gdzie są pozostali? Gdzie oni są? Bo mi się marnuje ten. Tam gdzieś, dobra.
Nie dostała prosto w czaszkę. Przestępnij tu. No tam coś przyleciało, patrzcie na dół. Też się troszkę dostało. Dawaj, bracie! Chodź tu, weź tu. Mhm. A, bo to było to do przebudzenia. Dobra, nie to, to nie to, nie ten relikt mam. No, rozwal go. No, widzę, widzę. O, uciekł. Zmieńmy, póki pamiętam. Relikt nie na ten, co budzi, tylko... Jak to było? Ten chyba. Jeszcze za nami coś łazi. Ło, ile ich tam jest? Ja nie mogę, ale tego dziadostwa tu się rozsypało. Nieźle. No i zakładam, przyjdzie nam walczyć z królową Walkirii. Nie boję się ciebie. Gdzie jest to ostatnie, co mi tak dokuczało? Tu jest. O, rozkaz. A nie jest ostatnia. Ostatni wróg. No właśnie. Tak sobie myślę. Gdzie po zniszczeniu Asgardu podzieją się Einherjerzy? Valhalla istnieje zarówno w Asgardzie, jak i poza nim. Kto wie, co się z nią stało? Ano, pewnie znajdą sobie jakieś miejsce. 3 z 10. O, Freya, tylko 250? Mało. Potrzebujemy więcej. Wpadła nam też notatka, oczywiście nie są zaznaczone gdzie. To są po prostu... To jest bestiariusz... zwoje. Śpieszczy się do więzienia w Nilfheimie, które opadło. Może i wszechojca już nie ma, lecz my wypełnimy jego wolę i dopilnujemy, by więzień już nigdy więcej nie użył świata dziennego. Królowa. Jaki więzień się tam gdzieś biedny? Czy było tutaj jeszcze coś, co było do odkrycia, ale nie mogliśmy, bo nie mieliśmy włóczni? Albo umiejętności podpalania? Bo nie kojarzę. No mówią, że gotowe, więc... Zmiana planów. Pogrzeb Broka zostawimy sobie na ostatni odcinek, jaki byśmy mieli mieć. Bo to robi naprawdę mocne zakończenie z gry. Więc pójdziemy tam w ostatnim odcinku. A na razie lecimy zrobić resztę rzeczy. Pozamykać szczeliny, powalczyć, odwiedzić naszego żółwia. No dobrze. Widzimy się przy szczątkach, chyba że coś powiedzą wcześniej. No, gdzie ty tam siedziałaś na górze? Jolko! Wrogowie po lewej! Fajnie było rzucić tym kamieniem. Kjalku i do woli. Dostałeś Bifrostem! Ha!
Zniszczenie Asgardu to nie koniec naszej walki. Kiedy już zbierzecie się, przybądźcie do mnie w Tyglu w Muspelheimie. Zniszczymy zdradziecką Frigg, podróżującego z nią ducha Sparty i każdego, kto stanie nam na drodze. Królowa. No dobrze, czyli na razie trzy rzeczy nam tu pokazali. Cieszę się, że pomagamy tym Einherjerom. Nawet jeśli nas za to nienawidzą. Nie muszą już dłużej spędzać życia po życiu, służąc jakiemuś okrutnemu bogu. Racja. Dokładnie tak. Czterech z głowy. Tu jest jeszcze jeden w tym świecie. Więc myślę, że ten jeden jeszcze dzisiaj zrobimy może. Co wy na to? Całkiem niedaleko, absolutnie niedaleko. Zobaczymy się, myślę, tam. Hej, obok tego mojego sklepiku na pustyni w Alfheimie jest coś, co powinniście zobaczyć. Obok sklepiku w Alfheimie mówisz? No dobrze. No dobrze. Pójdziemy zaglądnąć w takim wypadku. Tylko najpierw zrobimy tutaj porządek. Zakładam, że chodzi pewnie o szczątki Asgardu. Bo jak żeby inaczej. Bracie, słyszałem sporo opowieści o twojej ojczyźnie. Ale podobno brałeś też udział w pewnym turnieju. Walczyłem w wielu zawodach. Te były wyjątkowe. Ponoć stawiałeś czoło zwierzętom, łotrzykom, księżniczkom nieumarłym, automatom i najwybitniejszemu muzykowi. Ale to wszystko bujdy, mam rację? Wolałbym o tym nie mówić. Masz prawo, bracie. Czyli prawda. Okej. Biedny. Dobra, idziemy na górę, tak? W porządku. Nie ma problemu. Zaraz obok tego ducha, co to mnie raz rozstraszył śmiertelnie. No i dobra. Takie sobie miejsca znaleźli. No i co? Podeszłaś i dostałaś mantę, no? On jest mocny, więc... Już pomijając to, że jest na... siódmym poziomie, tylko ta jego moc... Po prostu... Od tyłu nas biorą! No, skrzydełka Frey piękne wyrosły. Oj! Ostrożnie, bracie! Dostałeś Bifrostem! No. Gdzie mi z tym toporem? Uwaga, bo się wybuchnie. O! Ciekawe, ile jest tych wszystkich fragmentów Asgardu? 10. Mówimy w końcu o świecie, więc przed nami nie lada wyzwanie. Jesteśmy w połowie. Brońcie więzienia! Zbierzcie siły i czym prędzej udajcie się do więzienia w Niflheimie, które upadło. Obecnie znajduje się ono w pobliżu drzewa kruków. Nie pozwólcie więźniom uciec. Ciekawe, nie? Że każą takie miejsca. Się tu panoszyli, ale dobra. Dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Jaho!